Cześć, witajcie. Tutaj Leszek Nowotarski z kanału Lenny Music i dzisiaj będę miał niebywałą przyjemność testowania, pokazywania, sprawdzania saksofonu marki Andreas Eastman. Jest to moja współpraca ze sklepem Bartes Music z Nowego Sącza. Model saksofonu to jest EAS 253, jest to model podstawowy. Zatem jeżeli jesteście ciekawi mojego zdania właśnie na ten temat, to ja zapraszam na kolejny gear test, który startuje właśnie teraz. Jak wspomniałem w występie, dzisiaj pokażę Wam saksofon, który się nazywa Andreas Eastman model 253. Jest to podstawowy model saksofonu, jest to saksofon przeznaczony dla tych, którzy głównie rozpoczynają przygodę z saksofonem, dla dzieci. I to jest taki model, który generalnie rozpoczyna tą półkę tych saksofonów, chyba najbardziej popularnych, ponieważ jest to półka, która zdecydowanie najpierw się sprzedaje, czyli te modele podstawowe, ale nie jest to najtańsza hiszczyzna, ponieważ tutaj po raz kolejny przypomnę, że Andreas Eastman i Eastman chiński to są dwie totalnie różne marki. Tam jest jakiś spór sądowy. Ja się w to nie wdaję. Generalnie to jest saksofon, który jest produkowany na Tajwanie, ale jest to know-how amerykański. Firma Andreas Eastman to jest rodzinna firma, która ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Główną twarzą tej marki jest Bob Minzer, czyli jeden z najlepszych saksofonistów na świecie. To jednak coś oznacza, ponieważ człowiek ten, myślę, mógłby wybrać każdy saksofon na świecie, a właśnie gra na Eastmanie. Oczywiście nie na tym modelu, tylko na tym modelu wyższym, który już kiedyś testowałem. Model 652, jeżeli ktoś ma ochotę, to tu jest test. Natomiast jeżeli taki człowiek gra na saksofonie, to myślę, że ta marka zdecydowanie jest warta uwagi. I teraz co mogę o tym saksofonie powiedzieć? To jest saksofon, który zdecydowanie po wzięciu do dłoni dobrze leży. Jest to saksofon współczesny, tu wszystko jest wygodne, nie ma żadnych problemów. I uwaga, to na co ja bardzo zwracam uwagę, czyli ostre kanty nie występują. Tu wszystko jest pod palcami, CS jest wygodne, górne D, dis, E. Tutaj nie ma nic ostrego, także nie ma tego takiego uczucia, że po jakimś czasie swędzą Was palce. To niestety mają wszystkie te tanie chińskie saksofony. Natomiast tutaj zdecydowanie tego nie ma, jest wygodny. To jest bardzo moim zdaniem podobna mechanika do chyba flagowego w tym przedziale cenowym saksofonem, czyli do Yamahy 280, ale uwaga, ten saksofon jest dużo tańszy niż Yamaha 280, także zdecydowanie jest to jakaś tam konkurencja. Natomiast co ciekawe, jako jedyny producent na rynku Andreas Eastman daje 60 miesięcy gwarancji, także macie 5 lat spokoju, macie 5 lat serwisu. Jeżeli przez 5 lat Wam się cokolwiek z tym saksofonem stanie, to możecie go oddać na gwarancji i zostanie w ramach tej gwarancji naprawiony. To naprawdę jest jakiś kredyt zaufania, ponieważ 5 lat to już jest dużo. Po 5 latach ja generalnie bym robił już remont jakiś pierwszy generalny, natomiast tutaj po 5 latach możecie liczyć, że wciąż ten saksofon jest na gwarancji i każda naprawa będzie robiona właśnie w ramach tej gwarancji, także to jest duży plus, duży kredyt zaufania firma Andreas Eastman daje do swoich produktów. No i co tutaj jeszcze można technicznie powiedzieć? Saksofon złoty, nie ma zdobień, tak. Jeżeli interesujecie się zdobieniami, to tu zdobień nie ma, rzadko kiedy te najtańsze saksofony mają zdobienia. Pióra są pojedyncze, saksofon jest dość lekki i to jest fajne, ponieważ target pod tytułem dzieci, tu nie będzie problemu, natomiast zdecydowanie jest bardzo wygodny, jest bardzo ładny, tak? Jest bardzo ładny, jest tutaj taki miodowy, złoty, on jest zupełnie nowy, tak? To jest saksofon, który ja dopiero co odpakowałem, także to jest taki złoty, miodowy, nie wpadający w ten tombak, tak jak niektóre saksofony, te najtańsze chińskie mają. On jest taki fajny, miodowy, złoty. Logo Andreas Eastman jest lekki, ma plastikowy podkciuk. Jeżeli chodzi o mechanikę, to jest tutaj taka specjalna płytka i to jest bardzo ciekawe. Jest specjalna płytka, która jest przyklejona do korpusu przez całą długość i tego nie mają najtańsze saksofony. Bardzo często te słupki saksofonowe są prosto przylutowane do korpusu. To powoduje, że po jakimś czasie one gdzieś tam mogą się odlutować. Natomiast ta płytka powoduje, że drgania właśnie ze słupków czy drgania z korpusu nie przenoszą się bezpośrednio na słupki, co powoduje, że ryzyko tego, że nam się słupek odlutuje, jest zdecydowanie mniejsze, ponieważ ta płytka pochłania jakieś tam drgania, które mogłyby właśnie wywołać to, że słupki nam tutaj odlecą. Także to jest bardzo dobre. W tej półce cenowej to jest rzadkie. Podkciuk, tak jak mówiłem, podkciuk dolny jest plastikowy, podkciuk górny jest również plastikowy. To dobrze, ja zdecydowanie wolę podkciuk plastikowy, ponieważ jeżeli jest metalowy, to gdzieś potem zawsze na palcu są ślady tego, że właśnie jest metalowy. No i co? Klapa dolne B idealnie osiągalne, tu nie ma żadnych problemów. Jest ogranicznik, tak jak we wszystkich nowych saksofonach, zatem tutaj nie ma problemu, że nam spadnie B na przykład w dół gdzieś i gdzieś nam przez przypadek palec się omsknie. Saksofon jest bardzo wygodny, ma
Perły dość duże, wklęsłe to lubię, bo to jest, pewnie się to trzyma. Z racji tego, że oczywiście jest nowy, nie posiada żadnych luzów, to wszystko tutaj idealnie chodzi. Widać, że jest sprawdzony, widać, że ktoś tutaj na końcu linii produkcyjnej na nim grał i przechodził test jakości. A teraz pokażę Wam, jak ten saksofon oczywiście brzmi. Będę go testował na dwóch ustnikach. Jeden z ustników to będzie ten, który jest dawany do tych saksofonów, Andreas Eastman. Jest to taki podstawowy model, coś a la, mnie się wydaje, Yamaha 4C. Oraz mój ustnik SR Techno. Będę go testował ze strojkami, które też jak gdyby są niedawno u mnie w studiu. Będzie to Rico Synthetic Ven. Bardzo fajne strojki. Posłuchajcie, jak one brzmią. To jest jakaś tam konkurencja do Leżera. W pełni syntetyczne strojki plastikowe. Moim zdaniem warto je potestować. Będzie o tym osobny odcinek, także tutaj zdecydowanie polecam strojki Rico Ven. Twardość tego strojka to jest 2,5. A teraz już posłuchajcie, jak brzmi saksofon Andreas Eastman EAS 253. Na strojku Ven twardość 2,5, na ustniku SR Techno oraz na ustniku, który jest tutaj domyślny, dawany do saksofonu. Posłuchajcie. Mm-hmm.
Jak słyszycie, saksofon dobrze brzmi, moim zdaniem też dobrze stroi, nie mam żadnych problemów z osiągnięciem dołu, altissimo też idealnie wchodzi. No, ten ustnik do myśli, który jest dawany, to wiadomo, to nie jest mój cel, tak, to nie jest mój target. To jest ustnik gdzieś krojony pod klasykę, krojony dla dzieci, no jak gram na zupełnie innym, jak gdyby, fasonie dźwięku, to nie taki dźwięk chcę osiągnąć na saksofonie. Natomiast słyszycie, że również na tym domyślnym ustniku da się grać, czyli dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają naukę i bardzo często dostaję to pytanie na drugiej lekcji, jaki ustnik już zmieniamy? Spokojnie, nie musicie zmieniać ustnika, przez pierwsze parę miesięcy możecie grać właśnie na tych domyślnych ustnikach, czy to będzie Yamaha, czy to będzie jakakolwiek inna marka, możecie grać na tych ustnikach domyślnych, a dopiero potem, jeżeli ktoś chce już zdecydowanie gdzieś tam rozwinąć swoje umiejętności, rozwinąć swoje brzmienie, to może szukać jakiegoś ustnika, który przypasuje do gatunku muzyki, który będzie chciał wykonywać. Zatem moja opinia o tym saksofonie, zdecydowanie polecam, jest to fajny saksofon, jest to dobra alternatywa dla Yamaha 280, zdecydowanie tańszy, ponieważ to jest wydatek rzędu 4000 zł. Yamaha 280 już niestety przy tej cenie i przy podwyżkach dochodzi do 5000. Także mamy około 20% taniej. Fajny saksofon i właśnie ten fakt, że dałem 60 miesięcy gwarancji, to zdecydowanie jest przewaga, której nie daje żaden inny producent, ponieważ 5 lat pełnego serwisu gwarancyjnego, co zdecydowanie jest plusem, który przemawia właśnie za tym saksofonem. A ja już dziękuję, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Co tu znajdziecie na moim kanale? No, oczywiście dziesiątki testów sprzętu saksofonowych, ustników, saksofonów, ligatur, wszystkiego to, co dotyczy właśnie tego pięknego instrumentu. Daję również lekcje online, bardzo wygodna forma kształcenia, ponieważ nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba stać w korkach, nie trzeba wydawać pieniędzy na paliwo. Także jeżeli macie ochotę uczyć się online na saksofonie, czy to od początku, czy na przykład dokształcać się pod kątem improwizacji, pod kątem teorii muzyki, zapraszam do mnie. Tu macie adres e-mail, możecie do mnie napisać, są jeszcze wolne terminy, także zapraszam, jak ktoś ma ochotę. Również zapraszam, jeżeli komuś się podoba moja działalność tutaj na YouTubie, do wsparcia kanału na patronite.pl, ponieważ, jak możecie przypuszczać, utrzymanie tego studia trochę kosztuje. Zatem jeżeli ktoś ma ochotę, to cegiełka pod tym 20 zł. Dla Was niewielki wydatek, a dla mnie naprawdę duża pomoc, ponieważ mogę tu popłacić rachunki, mogę płacić za programy, które służą mi do tego, żebym właśnie prowadził ten kanał. Zatem jeżeli masz ochotę, to wesprzyj mnie na patronite.pl. W zakładce Leno Music zobaczycie różne progi, które pomogą mi zdecydowanie działać tutaj na YouTubie. A ja już za dzisiaj bardzo dziękuję. Subskrybuj kanał Leszek Nowotarski i daj łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Leno Music. Trzymajcie się ciepło. Pa!